Poranne wstawanie przychodzi bardzo łatwo, a niektórym niestety nie. Podejrzewam, że Stanisław nie jest rannym ptaszkiem. Witaj, Stasiu. No nie, nie. Obudziłem cię dopiero. Tak, tak. A na którą idziesz do pracy? O kurczę, już powinienem być pół godziny prawie. O proszę, spóźnialski. To chodzi, ponieważ Basia wysłała do nas wiadomość, żeby cię obudzić, ponieważ nie chce ci się wstać do pracy. No dzisiaj wyjątkowo nie. No, była taka szarpana. Bo bliżej weekendu jeszcze tym bardziej, to już człowiek myśli o tym, że w weekend będzie mógł poleniuchować, prawda? Zgadza się. Stasiu, nie będę cię za długo zatrzymywał, bo rzeczywiście jesteś spóźniony, żebyś później nie poniósł jakichś tam konsekwencji, ale od Radia Parada otrzymasz prezent, tak już na wybudzenie. Będzie to zaproszenie na biesiadę muzyki cygańskiej i koncert... Prezent? Tak. Zaproszenie na biesiadę muzyki cygańskiej i koncert Don Wasyla w Arturówku. O, super. To będzie okazja, żeby się wybudzić. Chociaż obawiam się, że po tej imprezie będziesz długo, długo spał, bo tak się wytańczysz, że pewnie się zmęczysz i pójdziesz spać i później będzie cię ciężko dobudzić następnego dnia. Ale następny dzień to chyba jest sobota, tak więc będziesz mógł sobie odespać. Uwielbiam cygańską muzykę. Fantastycznie, bardzo się cieszę. Stasiu, no to szybko pozdrawiaj kogo chcesz i gnaj do pracy. No to serdecznie pozdrawiam moją kochaną Basię. My ciebie również pozdrawiamy. Zbieraj... Ale tak? Mam... Halo? Tak, halo? Tak, słucham. Czy Basia by mogła odebrać tą nagrodę? Oczywiście, że tak. Wszystko ci powiem. Później do ciebie zadzwonię i ci wszystko wytłumaczę. Dobra. Do dzięki. Usłyszenia. Do usłyszenia, dzięki. Jestem obudzony, hej. Radio Parada 93 FM.